Także widzicie Państwo, radio Tok FM, Euro, Concita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra, same oryginały w tym naszym radiu. Tok FM, Euro, Concita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Dlaczego same oryginały? No bo u nas jest na temat też tej mafii tureckiej. Państwo zobaczą, co jest rozpisane. Prawda? No. Mafia turecka. Wszystko jest u nas, proszę Państwa. Gdy nadaje nasze radio. Tok FM, Euro, Concita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Radio edukacyjne, w którym to radiu. No takie są oryginały, że naprawdę szkoda gadać. Jak bardzo ludzie nie są przygotowani do Królestwa Bożego, bo mówią, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jeszcze po drodze imię Boże zagubili, imię Boże Jahwe nie istnieje, nie znają. Właśnie, no. A Bóg z siebie nie da drwić. Tak, rozmawiamy z tą wiedźmą. No cześć. No i co tam się dzieje? Spokój tam jest? Nic się nie dzieje, no tam panowie działają, kuchwalą ojczyzny, to ja dzień do pierwszej. No co, komórka była dodana, więc ten bielecki dzwonił, to się mógł dozwonić, jak zwykle, no wiesz. No. Zaczęłam wiesz ładować, no. No ale do ciebie się to dodzwonił na 661. No. No. Wiesz, ładuje, no to wiesz, będzie miał ochotę, to proszę bardzo, jak mu się nudzi. No, no. No. No więc właśnie. A słuchaj, a ty te żarówki tutaj ruszałaś na oknie, tę torbę? Ja, żarówki nie, ja nie ruszałam żarówek. Bo tu były wyjęte, ta torba Inogy, co była umowa w niej. No i te żarówki wyjęte, na oknie postawione i te torby, on to już wczoraj wziął, a ty tego nie widziałaś. No Boże, kochany, no, no, bo sobie uprał, no. Ale co uprał? Swoją torbę, no. No ale on to nie rozumie, że to jest Inogy, że tu coś w środku jest. No, no przecież ja nie jestem tu posłańcem między wami, ludzie, no, no to do niego z tym tekstem. Nie, ja się ciebie pytam. Pytam się, no to czy to ja ty, a to on, no. No, no przecież nie ja, po co porozpieprzane, porozwalane, ciut mniej, no. Jak było wtedy więcej, co tu Alfonsów jakiś takich sprowadził. No to on nie rozumie, że tu jest coś ważnego w tej torbie, że tu jest umowa na 3 lata zawarta. No, no to powiedz, no. No ja nie wiem, czy ja powiem, czy ja już drzwi nie zamknę, bo to jest efekt włamania, po prostu efekt rozpieprzony, wiesz, na podłodze to jest na podłodze swoje, a po co on jeszcze to rozpieprza na tej, także widzisz, on jest psychiczny, gdzie on tam mieszkanie będzie miał, on nie rozumie, co to jest umowa. Umowa to jest 500 punktów, podpisuje się 15 razy i jednego nie spełniasz, się wywa i pijakowi nie dają mieszkania. No dobra, na razie, ładuj tam, ładuj. Także proszę Państwa, same takie skandale, że no dzisiaj powietrze jest dobre, dzisiaj można na budowie dobrze wypocząć, a najlepiej by było, gdyby nikogo nie było. No, także kobieta na budowie, baba na budowie,
do zamknięcia bramy może by się nie za bardzo nadawała. Co ja od razu tak to widzę. No ale jak się wysili, proszę Państwa, i przestanie stękać, i przestanie z laską chodzić, bo przyjechała z laską podpisać umowę, no to przecież z laską się nie przychodzi, bo ochroniarka musi chodzić i musi być pod strachem, musi widzieć wszystko, musi reagować, jakby jakieś włamanie było czy co. A przecież w Warszawie to prędko takie rzeczy się dzieją. Tam w jednym bloku całą noc facet krzyczy na babę, na swoją żonę. To jeszcze trzecia, czwarta nad ranem, jeszcze wrzaski były, że ludzie się nie mogą jakoś tak zmobilizować, czy przez prokuratora, czy przez kogo, no bo ludzie najchętniej ploty roznoszą. Ploty roznoszą. Jak coś się dzieje nawet nieznacznego, to wszyscy o wszystkim wiedzą, ale jak coś ważnego się dzieje, no to wtedy nikt nie widzi. To jest coś obrzydliwego. Taka cecha charakteru jest obrzydliwa. Bo jak naprawdę krzywda człowiekowi się dzieje, to nikt tego nie widzi. A jak tu się nie dzieje krzywda, z igły robią widły, to wtedy też jest krzywda, no bo się z igły robi widły. I tak, proszę Państwa, pochwycili niewinnego człowieka Jezusa Chrystusa, który jak był dobry, no to trzeba go było zabić. Jak gdzieś ktoś mieszkanie u kogoś wynajmuje i źle o tym kimś mówi, lekceważy tego kogoś i tak dalej, no to ten ktoś powie nie, nie podpisze kontraktu, nie podpisze umowy i proszę wynocha nad Wisłę. Także widzicie Państwo, że prawdziwe jest to przysłowie. Pokorne ciele dwie matki z sie, a harde żadnej. Jak takie coś bez rodziny, już no wiadomo, że bez ojca, że bez matki, ale takie harde, nie podziękuje, nie jest wdzięczne, się gdzieś tam czegoś naskubie, a nażre i zadowolone jest. No, jak jest taki efekt włamania, jest lekceważenie, no to można zamknąć drzwi, ale który raz można, proszę Państwa, być miłym, prawda, dla takiego chama, bo to przecież nie chuligan, to przecież nie, to przestępca, prawda? No. Także buziaczki i proszę jeść kaczki. No cóż, wypadało mi mu dzisiaj powiedzieć, że ostatni raz, prawda? Ostatni raz. No. A on wtedy jak się zachowa? No, a jak ty myślisz? A no właśnie. Człowiek niepokorny, nieskromny, butny. Nawet nie wie, po co tutaj na tym świecie żyje. Nawet nie wie, że Bóg na to wszystko się patrzy. I on nie wie, czy Bóg mu sprzyja, czy Bóg mu nie sprzyja. Państwo zobaczą, że ludzie na tym świecie żyją i nie wiedzą, jaki jest sens życia, po co my tu jesteśmy, do czego zmierzamy. Pomimo, oczywiście, że Bóg nie pozostawił ludzi bez niewiedzy. Pomimo, że jest Jego Słowo. Czyje Słowo? Jest Boże Słowo, mówią. Słowo Boże, Biblia Święta. Oczywiście, że została zlekceważona, objechana o Pismo Święte. Nikomu się nie opłaca to studiować, bo szatan, diabeł ma póki co tysiące interesów przed Armagedonem, przed zniszczeniem zła. A Armagedon w Biblii to jest zniszczenie zła. Ostatecznie. Zniszczenie królów ziemi, którzy jeszcze wcześniej zdążą dokonać niesamowitego czynu. Którzy jeszcze wcześniej zdążą zniszczyć religię fałszywą. No religia fałszywa jaka jest, jak się rozpasła, jaka jest, jak to Apokalipsa mówi, siedzę jak królowa, wdową nie byłam, żałoby nie zaznam. W sposób symboliczny opisane jest imperium religii fałszywej na całym świecie i właściwie ludzie się tylko gapią, a religie prowadzą rozgrywki, mają rozgrywki, że jedna lepsza od drugiej i są zamachy terrorystyczne też pod kątem, pod pretekstem, w każdym bądź razie gdzieś tam religia jest, nawet niekoniecznie w tle, bo jest ona jako pierwsza, jest ważna, że to
z religii wynika. Skoro tak, Pismo Święte mówi o nie tyle upadku starożytnego Babilonu, tylko zniszczeniu. Skoro tak, to najwyższy czas, ażeby te proroctwa się sprawdziły. Proszę Państwa, dlaczego to kobieta? Dlaczego to nierządnica? Bo Babilon Wielki to jest to samo, co nierządnica, bo Apokalipsa raz tak opisuje, a raz opisuje tak. I to nie są jakieś sprzeczności, tak jak i w Ewangeliach nie ma sprzeczności. Krytyka wyższa chciała podważyć Ewangelię, że w jednej napisano, że Jezus Chrystus chrzcił, a w drugiej, że Jezus Chrystus nie chrzcił, tylko Jego uczniowie. No to przecież to nie jest sprzeczność. Ja też mogę powiedzieć, że ja maluję mieszkanie, prawda? Że ja robię remont w mieszkaniu. Ale przecież własnymi rękami tego remontu ja nie robię. Własnymi rękami ja tego mieszkania nie maluję, nie muszę wymalować. Bo wynajmuję malarzy, ekipę. W tym sensie maluję. Tak samo i Jezus Chrystus chrzcił w sensie, że wysłał 70 uczniów po dwóch, albo Ewangelia Łukasza mówi 72 uczniów po dwóch, aby chrzcili. Także proszę Państwa, proszę być z nami i dzisiaj zobaczymy, jak ten Przybyłowicz, jak on zareaguje na kilka uwag, które ja do niego skieruję dzisiaj. Nie kłaść ubrań żadnych, bo to przecież jest dość ciężkie, spodnie z paskiem, na makiecie, usuwanie świętości, bo on tego nie rozumie, że to są wizualizacje radia. To KFM, Eurokoncita, Barbie Baby, Langström Extra. Nie rozumie, on już to zrozumiał, ale znowu widzę, że nie rozumie. Ile razy tak można? Poza tym ta Makryna Mieczysławska tu wchodzi, w postaci lipskiej, tu wchodzi. No musiałam powiesić tę myszkę, proszę Państwa, bo przecież jest i tak linia mysia, prawda? A u nas, proszę Państwa, w naszym Radiu Tok FM, Eurokoncita, Barbie Baby, Langström Extra, jest jedna wielka edukacja. Także proszę być z nami, gdy nadaje to nasze radio. Tok FM, Eurokoncita, Barbie Baby, Langström Extra. Linia mysia. Radio Concita. Także proszę oglądać Linia Mysia, gdy nadaje nasze radio. I to KFM, Euro, Concita, Barbie, Baby, Langström, Extra. Co u Turków słychać? Dlaczego oni ciągle są agresywni? Dlaczego mafia turecka przyszykowała atak na papieża, proszę Państwa? Jest to historia, która jest bardzo ważna, która jest bardzo ciekawa, a na dodatek, proszę Państwa, są miejscowości niemieckie. Tutaj na dole mam miejscowości niemieckie. Także zapraszamy. No i że te buziaczki przesyłamy. Także widzicie Państwo, to jest cała historia spisana. Historia spisana naprzód. To znaczy proroctwo, gdy nadaje nasze radio. A że w ogóle to KFM, Eurokoncita, Barbie, Baby, Langström Extra. Kanał edukacyjny, bo tak samo jak i w Biblii, edukacja. Biblia o sobie mówi, że cokolwiek przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, aby człowiek cierpliwy miał nadzieję z wiary. Radio Tok FM, Euro, Concita, Barbie, Baby, Langström Extra. Proszę być z nami, gdy nadaje nasze radio. Tok FM, Euro, Concita, Barbie, Baby, Langström Extra. Właśnie zbór Boży, świadków Bożych, sług Bożych, po czym poznajemy? No między innymi po pokorze, po skromności. Te cechy, no to są Boże cechy. No to więc po miłości ich poznacie, prawda? Także świat pozna zbór Boży po miłości, że
współbracia, współsiostry wzajemnie się miłują, szanują, co ciekawe, i kochają. Nic nie ma na pokaz, ponieważ my tutaj mówimy o faryzeuszach, o saduceuszach. No to przecież dobrze wiemy, że różne rzeczy czyni się, robi się na pokaz. A co tam ta Ewangelia Mateusza w 23 rozdziale opisuje, to przecież Państwo doskonale wiecie. Ale ponieważ jest Deuteronomium, czas Deuteronomium, to nigdy nie mam tego dosyć. Można jeszcze raz przeczytać Ewangelię Mateusza, 23 rozdział, bo 24 już o końcu świata mówi. 23 rozdział Ewangelii, proszę Państwa, Mateusza. A wtedy Jezus przemówił do ludu i do uczniów swoich. Na mównicy mojżeszowej zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Wszystko wiem, cokolwiek by wam powiedzieli, czyńć, zachowujcie, ale według uczynków ich nie postępujcie. Mówią bowiem, ale nie czynią, bo wiążą ciężkie brzemiona i kładą na barki ludzkie, ale sami nawet palcem swoim nie chcą ich ruszyć, a wszystkie uczynki swoje pełnią, bo chcą, aby ich ludzie widzieli. Poszerzają bowiem swoje rzemyki modlitewne i wydłużają frędzle szat swoich. Lubią też pierwsze miejsce na ucztach, pierwsze krzesła w synagogach i pozdrowienia na rynkach i tytułowanie ich przez ludzi rabbi. Ale wy nie pozwalajcie się nazywać rabbi, bo jeden tylko jest wasz Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim, albowiem jeden jest ten wasz ojciec w niebie. Ani nie pozwalajcie się nazywać przewodnikami, gdyż jeden jest przewodnik wasz, Chrystus. Kto zaś jest największy wśród was, niech będzie sługą waszym. A kto się będzie wywyższał, będzie poniżony. A kto się będzie poniżał, będzie wywyższony. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że zamykacie Królestwo Niebios przed ludźmi, albowiem sami nie wchodzicie, ani nie pozwalacie wejść tym, którzy wchodzą. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że pożeracie domy wdów i to pod pokrywką długich modlitw, dlatego otrzymacie surowszy wyrok. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że obchodzicie morze i suchy ląd, aby pozyskać jednego współwyznawcę, a gdy nim zostanie, oczywiście czynicie go synem piekła, dwakroć gorszym niż wy sami. Biada wam, ślepi przewodnicy, którzy powiadacie. No i to proszę czytać 23 rozdział Ewangelii Mateusza, bo my mówimy na temat, proszę Państwa, ten egzemplarz jest wzięty, no można powiedzieć, prawie ze śmietnika, bo w centrum Warszawy takie rzeczy leżą na trawie, na murawie, na krzeku, prawie w śmietniku. Także proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Proszę być z nami. Proszę być z nami. U nas tematy tak ciekawe, że aż, proszę Państwa, szok. Szokiste tematy u nas są. Szokiste tematy. Są strasznie ciekawe i proszę być z nami, gdy nadaje w ogóle to nasze radio. A to KFM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Obrotowe radio, latające radio. Gdy, proszę Państwa, Biblia wzięta prawie ze śmietnika. Zapraszamy w Biblii. W Warszawie Biblię się wyrzuca do śmietnika. Radio Tok FM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. O bezpieczeństwie. Pierwsza strona, kalendarz bezpieczeństwa ruchu drogowego, działania, które są realizowane przez członków Rady, na bieżąco monitorowane, łączone do kalendarza tak,
żebyśmy się wzajemnie nie do wszystko widzieli, ale również nasze działania koncentrowali wspólnie, tak żebyśmy jeszcze bardziej w poszczególnych zakresach realizowali efektywniej te zadania. I również do tego zaprosiłem Wojewódzkie Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Dzięki temu możemy wspólnie realizować pewne projekty i akcja Seniorowy Rowy Weekend była takim przykładem właśnie bezpośredniej współpracy Rady, ale również Wojewódzkich Rad Bezpieczeństwa, członków Wojewódzkich Rad Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Wojewódzkie Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego nie są finansowane z budżetu państwa. Panie redaktorze, ustawa Prawo o ruchu drogowym w zakresie realizacji, to jest kwestia przede wszystkim zmiany systemu, propozycji zmiany systemu zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego. Ja panu powiem z naszym słuchaczem, dlaczego o to pytam. Jakiś czas temu gościłem przedstawiciela tej samorządowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z Australii, Sons Job. Oni mówili, że podstawą działania w Nowej Walii, on był sekretarzem takiej Rady Bezpieczeństwa, oni mówili, że podstawą działania jest odpowiedni budżet, z którego może finansować zakres swoich kompetencji i namawianie samorządowców do działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. A my mamy jakąś radę, która składa się, proszę mi wybaczyć kolokwialnie, z fascynatów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, a oni nie mają środków. Oni mogą się spotkać, powiedzieć, że to jest dobra, okej, no to fajnie. Wójt powie, no dobra, no tak, ja wiem, że to poprawi, ale ja nie mam kasy na to. Przypomnę, rada w obecnej formule została tutaj umocowana w takim zakresie, jak jest obecnie, to już jest 15 lat, bo rzeczywiście nie ma kasy na zmiany były. I to jest oczywiście temat do dyskusji, w jaki sposób zarządzanie bezpieczeństwem ruchu drogowego możemy zmieniać, w jaki sposób rzeczywiście zmienić to w taki sposób, aby to jeszcze było bardziej efektywne na zasadzie również. To jest tylko jeden temat finansów, to jest jeden temat, ponieważ tak naprawdę jest ważne, tylko proszę pamiętać o tym, że jeżeli formułujemy temat propozycji systemu zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowym, to tu również musimy głęboko pochylić się nad kompetencjami organu centralnego, jakim jest Krajowa Rada Bezpieczeństwa i jej możliwości wykonawczych, ponieważ dzisiaj Rada rekomenduje swoje działania innym partnerom. Natomiast to jest kwestia kompetencji też samej Rady, ale również kompetencji nie tylko członków wojewódzkich, ale w ogóle całych wojewódzkich rad bezpieczeństwa narodowych. Także jest to bardzo złożony problem. Ja też nie ukrywam, że nad nim bardzo intensywnie pracujemy. Cieszę się. Natomiast oczywiście pracuję 15 lat, tak jak pan sekretarz sam powiedział. No tak, to jest ten problem. Dobra, musimy na tym pracować. Następna rzecz, odpowiedzialność zarządców dróg, chociażby za oznakowanie dróg, bo to też się pojawia w raporcie. Często widzimy jadąc, może nie po drogach krajowych, bo tutaj audyty naprawdę zrobiły swoje i był cały program, który poprawiał to oznakowanie dróg, no ale jednak te drogi samorządowe są gorszej jakości. Tam, jeżeli jest jakiś remont, został wyremontowany odcinek drogi, to później przez wiele miesięcy jeszcze są te znaki ze zmienionej organizacji ruchu. W ogóle odpowiedzialność zarządców dróg to jest szeroki temat. Ja myślę, że ona powinna być rozszerzona. Więc jaki tu jest plan? Przede wszystkim rzeczywiście ta kwestia związana z odpowiedzialnością samorządową zarządców dróg za kwestię przede wszystkim. No, nie mówimy tylko o oznakowaniu. Ale w ogóle za bezpieczeństwo ruchu drogowym jest też przedmiotem wielu dyskusji, które się toczą w naszym kraju. I tak naprawdę to też jest sprawa związana, że rzeczywiście niektórzy samorządowi zarządcy to świetnie sobie radzą, bo nie możemy też rozmawiać tematu związanego z tutaj z jakimiś bardzo złymi zadaniami, które są prowadzone. Natomiast musimy rzeczywiście przede wszystkim z jednej strony z poziomu rady wspierać samorządowych zarządców dróg. Na tym się też koncentrujemy i tutaj mamy konkretne już propozycje, pomysły i projekty, które chcemy realizować właśnie, żeby nie zostawiać jeden takich zarządców dróg. No, już mówię. Projekt programu operacyjnego Infrastruktura Środowiska, przypomnę, to jest jeden z czterech projektów, które są jak gdyby tutaj w posiadaniu sekretariatu do realizacji. To jest właśnie kwestia szkoleniowa wobec wszystkich samorządowych, powiatowych zarządców dróg. Jak przeprowadzamy to robić, chcemy to robić. Cały katalog
współpracy, ale oddania narzędzia, które pozwoli samorządowym zarządcom budynku, że zgadzamy się z najlepszymi praktykami. To, co chcemy oddawać, to dobre pomysły, dobre praktyki, ale również ostrzegać najważniejsze problemy. I ten projekt szkoleniowy Rada Sekretaria będzie chciała realizować do 2020 roku. Czas nam się skończył, niestety nie porozmawialiśmy o edukacji. Ja mam taką wielką prośbę, żebyśmy może gdzieś w połowie wakacji się spotkali i o samej edukacji porozmawiali. Panie redaktorze, bardzo chętnie, zwłaszcza o edukacji, rzeczywiście tej dobrej edukacji, która jest realizowana w odpowiedni sposób. Dobrze, to o tym będziemy rozmawiać. Mam nadzieję, że może pan sekretarz znajdzie czas. Umówimy się. Bardzo chętnie, zwłaszcza, że będziemy mogli już porozmawiać, jak się kształtuje wypadkowość w okresie wakacyjnym. Otóż tak, doskonale. Pan Rafronik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Bardzo dziękuję za bezpieczności, dziękuję serdecznie. Kłaniam się Państwu również. Na 12.20 zapraszam na zmotoryzowanych 300 woźnych do usłyszenia informacje. Radio to są przed nami. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz na stronie tokfm.pl/audycje. Gdzie jest człowiek, który widział nową insygnię? Dziś jestem tutaj, ale w weekend? W weekend chciałbym Cię zaprosić na wielką galę nowej insygnii. 23-25 czerwca w Twoim salonie Opla. Przyjdź zobaczyć auto, które jak dotąd widziało niewielu. Zupełnie nowa insygnia na żywo. Zapraszam, Marcin Dorosiński. Całej kuchni. Owoce jagodowe nie tylko na słodko. Super dodatek. 45 przepisów na oryginalne przetwory owocowe, a także wyjątkowa oferta prenumeraty. Zamów już dziś, a otrzymasz koktajler do smoothie z dwoma bidonami. Magazyn Kuchnia w kioskach od 20 czerwca. Do klienta, co przybyli po węgiel, jakby się paliło? Jakby się paliło, to by węgla nie potrzebował. Wszystko do grilla w żabce. Na przykład sos do mięs Develay 200 ml za 2,79. Żabka. Mały, wielki sklep. Wyprzedaż w Empiku z rabatem aż do 70%. Książki, filmy, muzyka, niegrasz oraz rabatki edukacyjne, artykuły kreatywne i inne produkty aż do 70% taniej. A z kartą Mój Empik zyskasz 20 zł na następne zakupy. Zapraszamy do salonów Empik i na empik.com. Zapewne już wiesz, że Dom Development buduje osiedle Forma. Doskonale zlokalizowane w pobliżu Saskiej Kępy przy ulicy Ostrobramskiej, w okolicy Jeziorka Lesławskiego, Balatonu oraz Parku. Możesz jednak nie wiedzieć, że już 24 czerwca podczas Dnia Otwartego czekają na Ciebie specjalne oferty. Odwiedź nas od 10 do 16. Wybierz mieszkanie dla siebie i zamieszkaj na osiedlu Forma. Przyjdź 24 czerwca do biura sprzedaży osiedla Forma, ulica Ostrobramska, ruch motorowej. Sprawdź na www.domd.pl. Panie prezesie, Tomek z marketingu został trafiony. Zola, swoich historii. Przyznaj, co to są sobie powiem. Jak sytuacja na plaży, pani Agnieszko? Plaża w naszych rękach. Zbliżamy się do przystani. To dobrze, dobrze. Swoją drogą na tej imprezy firmowe w hotelu informacja jeden z angielskim są świetne. Nie mówiłam. Po powrocie porozmawiamy o podwyżce, pani Agnieszko. Go rozpiszę, pani! Hotel Windsor. Tu tworzy się biznes. www.windsorhotel.pl. Mariusz, a gdzie ja mam powiedz ty mi wstawić garnek z zupą dla was na jutro? Ja to gdzie? Do lodówki. Tak? A nie wiesz gdzie, jak cała lodówka jest pełna puszek napoju Coca-Cola? No to może kogoś zaprosimy na wieczór? Teraz do każdej lodówki zakupionej w MediaMarkt dodajemy puszki napoju Coca-Cola. Na przykład do białej lodówki Samsung z systemem No Frost oraz Multiflow za jedyne 1399 zł. Dodajemy 150 puszek napoju Coca-Cola. MediaMarkt. Radio Tok FM. Pierwsze. Sobota 24 czerwca, minęła 10. Informacje Tok FM. Agnieszka Lubińska. Europejscy politycy niezadowoleni z propozycji Londynu w sprawie statusu unijnych obywateli na wyspach po Brexicie. Kolejni migranci uratowani u wybrzeży greckiej wyspy Karpatos i wakacyjny poradnik, jak zabezpieczyć mieszkanie przed wyjazdem na urlop. Dobry wstęp do dalszych rozmów. W ten sposób premier Beata Szydło określiła propozycję Londynu w sprawie statusu obywateli Unii w Wielkiej Brytanii po Brexicie. Ofertę zachowania przywilejów socjalnych dla tych, którzy mieszkają na wyspach od co najmniej 5 lat, przedstawiła brytyjska premier Theresa May. Ale przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker nazwał ofertę Londynu niewystarczającą. Nie spodobała się ona również szefowi Rady Europejskiej Donaldowi Tuskowi.
naszym zadaniem jest ograniczenie skutków Brexitu. Jeśli porównamy, to pierwsze wrażenie, obecne prawa przysługujące obywatelom Unii z propozycjami premier May, to oczywistym jest, że Londyn chce ograniczenia tych praw. Naszą rolą w negocjacjach jest zredukowanie tego niebezpieczeństwa. Tusk podkreślił jednak, że dokładną propozycję, którą Londyn ma złożyć w poniedziałek, przeanalizuje zespół negocjacyjny Komisji Europejskiej. Po zakończonym wczoraj unijnym szczycie francuskie media skupiają się na nowym francusko-niemieckim sojuszu. Niemal wszystkie media cyfrowe cytują prezydenta Emmanuela Macrona, który powiedział, że nie ma istotnego rozwiązania europejskiego, jeśli nie ma istotnego rozwiązania francusko-niemieckiego. Francuskie gazety komentują też rozmowy Macrona z przywódcami grupy wyszehradzkiej i oceniają, że były bezpośrednie i skrajnie szczere. Powołując się na źródła dyplomatyczne, Le Figaro pisze, że francuski prezydent zgodził się, by wyłożyć kawałek przeszkadzaczom z Europy Środkowej, gdyż jest to misja, której Angela Merkel nie chce się podejmować ze względu na ciężar historii Niemiec z ich sąsiedztwem. Dziennikarze Le Monde i Le Figaro pozytywnie oceniają zapowiedź powołania grupy ekspertów i kontynuacji rozmów na najwyższym szczeblu między Grupą Wyszehradzką i Francją we wrześniu. 120 migrantów i uchodźców uratowanych u wybrzeży greckiej wyspy Karpatos. Ich drewniana łódź dryfowała między Kretą a Rodos. Jedna z osób na pokładzie zadzwoniła na numer alarmowy i wezwała pomoc. W akcji ratunkowej uczestniczyły 3 statki Straży Przybrzeżnej. Liczba migrantów i uchodźców płynących w stronę greckich wysp wzrosła wraz z poprawą pogody. Jest ich jednak zdecydowanie mniej niż było to przed podpisaniem zeszłorocznego porozumienia migracyjnego między Unią Europejską i Ankarą. Słuchasz informacji TOK FM. Do końca maja punkty paszportowe wydały o prawie 80 tysięcy dokumentów więcej niż w analogicznym czasie 2 lata temu. Liczba wniosków o paszporty rośnie, jednak przed tegorocznymi wakacjami widać wyraźny skok. Nie bez powodu zainteresowanie zagranicznymi wycieczkami w porównaniu z zeszłym rokiem w stosunku do ubiegłego roku wzrosło o 1/3. Tomasz Polska. Czas oczekiwania na wydanie paszportu wciąż nie powinien wynieść więcej niż 30 dni, ale biorąc pod uwagę, że zainteresowanie nimi jest większe niż w poprzednich latach, warto się śpieszyć. Dobitnie pokazują to statystyki z maja. Tylko w ubiegłym miesiącu Polacy złożyli blisko 40 tysięcy wniosków więcej niż 2 lata temu. 500+ i rozkręcona konsumpcja skłania do podróżowania, mówiła w TOK FM Marzena Markowska z Polskiej Izby Turystyki. Niektórzy eksperci przypisują to zwiększeniu się budżetów domowych, ale nie w sposób bezpośredni, tylko w taki sposób, że te pieniądze trafiły na rynek, pobudziły gospodarkę. Bez ceny zeszły rok urzędnicy wydali ponad 1 330 000 paszportów. W tym roku może być ich to około 100 tysięcy więcej. Tomasz Pęskę, TOK FM. W informacjach TOK FM wakacyjnego poradnika ciąg dalszy. Tym razem policyjny rady, jak przed wyjazdem na urlop zabezpieczyć mieszkanie przed złodziejami. Mówi nas komisarz Andrzej Prowencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Przypominamy o tym, aby na przykład na różnych portalach społecznościowych nie umieszczać zdjęć naszych mieszkań i informować, że na przykład wyjechaliśmy na wakacje, to jest ewidentnie informacja dla osoby, która może na przykład nam oddać mieszkanie, że to mieszkanie jest puste. Warto też poinformować zaufanego sąsiada, że wyjeżdżamy i poprosić, by przypilnował mieszkania. Pogoda. Najwięcej przejaśnień od Dolnego Śląska po Małopolskę. W pozostałych regionach będą budować domy, nie będą w nich mieszkać. Chciwi nakradli mieszkania i teraz chcą, żeby pilnować te mieszkania, wiesz. 23 w Lublinie i Łodzi, 27 w Krakowie. Afera reprywatyzacyjna. Mieszkań nakradli, że ho-ho, i teraz muszą pilnować, ale w strachu żyć, przez strach. Pożytkować przy budowie niewielkiego domku, to bardzo, bardzo proszony jest, aby wszedł.
na stronę Fundacji Karolajów, też za chwilę zapisał sobie telefon Beaty Krupianik, która jest prezesem Fundacji Karuna, i zadzwonił. Ale to nie wszystko, dlatego że pod taką półopieką Beaty jest pies działkowy. Będą te działki likwidować. To jest pies, który należał do osoby uzależnionej od alkoholu, która no, nie umiała się nim zajmować i przestała. I Beata karmi tego psa, nie zabierała go z tych działek, bo on się tam czuł znakomicie. To jest pies około 3-letni. Przemiły, przesympatyczny i przepiękny, proszę Państwa. Niestety to ma wielkie znaczenie dla ludzi, tego nie rozumiem, no ale nieważne. Jest to piękny pies, owczarek niemiecki. Oczywiście on nie jest rasowy, nie ma rodowodu, ale jest wyjątkowej urody. Bardzo sympatyczny, bardzo kochany. Nie wiadomo, co dalej z nim będzie. Za chwilę będą likwidować. I błagam Państwa, żeby choć na dom tymczasowy, do domu tymczasowego ktoś go wziął. Podam telefon Fundacji Karuna 660 45 21 01. 660 45 21 01. Teraz Paluch. Paluch, Paluch. No, proszę Państwa, na Paluchu, w schronisku pod Warszawą, jest potop kociaków. Wszyscy przynoszą kocięta. Jest tych kociaków do wyboru, do koloru. Bardzo proszę, jeżeli ktoś może, proszę wziąć po kilka tych kociąt. Nie po to, żeby się nimi pobawić i potem ich pozbyć, tylko wziąć do swojego serca, a nie tylko do domu. Czeka tam również na Paluchu piękny kot z dłuższym włosem, kot krówka, łaciaty, wyjątkowej urody. Nazywa się Bazyliszek. Kot jest nosicielem wirusa HIV. Wierzę, to dla ludzi to jest kompletnie niegroźne. Dlatego jeżeli ktoś ma kota, który jest nosicielem wirusa HIV, lub nie ma wcale kota, to bardzo proszę, żeby jak najszybciej zabrać Bazyliszka, bo on już tam siedzi bardzo długo. Jak Państwo wiecie, koty w schronisku umierają szybko, umierają z rozpaczy. To są zwierzęta, które jeszcze gorzej niż psy znoszą schronisko, a psy nie znoszą schroniska, więc można sobie wyobrazić. Bazyliszek czeka pod numerem 504 445 806. 504 445 806. I na Paluchu czeka pies, którego ogłaszałam tydzień temu. Pies Bombel, który siedzi już tam 12 lat. To jest pies śliczny, czarny, średniak. Jest zupełnie nieagresywny, tylko zrozumiałe, że jest wycofany, boi się wszystkiego. Jest niezwykle łagodny dla ludzi, dla psów, dla kotów, dla wszystkich. Najlepiej by było, żeby wziął go ktoś, kto ma już psa, ponieważ on się bardzo dobrze czuje w psim towarzystwie i przydałby mu się taki psi przewodnik. Bombel, naprawdę proszę Państwa, no nie dajcie mu tam siedzieć, nie dajcie mu umrzeć tam, on co prawda jest w doskonałej formie, ale zostało mu kilka lat. Więc niech te kilka lat spędzi w miłości we własnym domu, z kimś, kto go pokocha. Bombel czeka pod numerem 696. 428 111 696 428 111 i czeka również na dom 8-miesięczny mieszaniec buldoga francuskiego, malutki, Rocky. Rocky jest po strasznym wypadku. W wyniku tego wypadku wysiadła mu cała pupa, to znaczy przestał chodzić. Już w tej chwili wraca do zdrowia. Jest po rehabilitacjach, jest po leczeniu, już zaczyna chodzić. On wróci całkiem do zdrowia. Jest to 8-miesięczny, nieduży, przeuroczy pieseczek. On w tej chwili jest w Fundacji Koty z Radomska, był w Warszawie, tu był leczony, ale no, będzie można po niego pojechać, będzie przywieziony. Także ja bardzo, bardzo proszę, żeby dla Rokiego, malutkiego mieszańca buldoga francuskiego, który w tej chwili no, tą pupę już zaczyna wstawać, jeszcze tą pupę czasem, że tak powiem, gubi i ciągnie za sobą, ale obiecuję, że ją znajdzie i będzie ją nosił, jak każdemu psu przystało. Rocky czeka pod numerem 514 128 053. 514 128 053. To tyle ogłoszeń na dzisiaj, a jeszcze na koniec chcę podziękować wszystkim tym, którzy
Ostatnio sporo ludzi się zgłosiło po psy, które długo czekały i jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję, że je zabraliście i bardzo, bardzo wierzę, że te zostaną zabrane. I pamiętajcie Państwo, że namyślanie się to jest każdy dzień dla tego zwierzęcia jest stracony i nie ma co się namyślać, nie ma co się naradzać. Po prostu większość z nas może wziąć zwierzę, weźcie te zwierzęta. Przypomnę to, co mówię zawsze, jest nas tak dużo, że wystarczyłoby, żeby po jednym zwierzęciu każdy wziął i już nie byłoby potrzebne. W schronisk chcę tylko powiedzieć, że ja dzisiaj biorę następnego kota i już. Dlaczego biorę? Dlatego, że nikt go nie chciał wziąć i był wielki kłopot i kot siedzi zamknięty i pomyślałam sobie, o jeden kot więcej, co tam jest. Nic strasznego, nic strasznego. A wręcz odwrotnie, coś bardzo miłego. Chciałam dzisiaj powiedzieć parę słów i pozdrowić przede wszystkim wszystkich, którzy bronią drzew w Puszczy Białowieskiej. Jest mi strasznie smutno, że dzisiaj nie zdążyłam przypiąć sobie zielonej wstążeczki, ale dusza moja ma przypiętą zieloną wstążeczkę. I chciałam powiedzieć, że bardzo, że zupełnie tego nie rozumiem. Zupełnie tego nie rozumiem, dlaczego tak się dzieje, skąd w nas taka chęć wzbogacania się kosztem całej ludzkości, dlatego że tak naprawdę drzewa wycina się dla pieniędzy. I korniki kornikami, inne sprawy innymi sprawami. Ja widziałam, co się działo wtedy, kiedy można było, każdy mógł wyciąć drzewo, jakie chciał w lesie, obok którego mieszkam. Ten las został przeczesany piłami w sposób przerażający i co jest bardzo smutne. Bardzo smutne jest to, że pozostały powycinane duże drzewa, zostały zabrane te wielkie pnie, a cała reszta została w tym lesie tak po prostu porzucona. Nikt tego nie sprzątnął, są stosy gałęzi, bo to były wielkie drzewa i tak naprawdę leżą na ziemi całe korony tych drzew i to tak będzie leżało. To jest las, do którego od kilkunastu lat chodzę, który znałam jak własną kieszeń i kiedy poszłam tam po tej wycince, to po prostu się rozpłakałam i poczułam, że to w ogóle to jest niemożliwe, to jest niemożliwe. Stał tyle lat i w momencie, w którym wolno było wycinać drzewa, nagle rzuciła się na niego gromada pił. Chciałabym, żeby wszyscy ludzie, którzy zajmują się lasami, troszkę więcej dowiedzieli się o tym, czym jest las. To jest tak niezwykle ważna informacja i dla leśników, i myślę, że dla drwali, jest w tej chwili dyskusja ogólnokrajowa i nie tylko ogólnokrajowa na temat tego, czy można wycinać drzewa w rezerwacie, na przykład takim, jak jest Puszcza Białowieska, czy nie można. No drzewa mają to do siebie, że odrastają. Jedne są większe, inne są mniejsze, te zwalają się z czasem, te ogromne, które żyją po kilkaset, a nawet tysiąc lat i na ich miejsce wyrastają nowe, ale proszę Państwa, jest ogromna różnica między lasem, puszczą i parkiem. Chcę powiedzieć, że żebyśmy mieli pełną świadomość tego, że wtedy, kiedy powstaje szkółka drzew, kiedy wycięto w lesie jakąś połać i tam nasadzono sadzonki nowych drzew, bardzo długi czas, kilkaset lat, to nie będzie las, to będzie park. Przez kilkaset lat zrobi się z tego las, a za kilka tysięcy lat, jeśli tam nie będziemy wchodzić, niczego wycinać, dopiero zrobi się puszcza. To jest niezwykle ważne. Dla przeciętnego człowieka nie ma różnicy. Puszcza, las, to samo. Nie, proszę Państwa. Cały ten ekosystem, który tworzy puszczę, wytwarza się tysiącami lat. To są drobne niuanse. My nie jesteśmy w stanie tego zobaczyć od tak wchodząc na grzyby, czy po prostu idąc na spacer. Natomiast to, co dzieje się w puszczy, podzieje się w lesie dopiero za kilka tysięcy lat. Dlatego wycinanie takich starodrzewów, takich miejsc, które były nietknięte przez
przez bardzo długi czas jest o zwierzętach. Jest po prostu zabijany.